Cześć, witajcie z tej strony Grid. Dzisiaj sobie omówimy trochę uzbrojenie statku, ponieważ nie jest to tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Poszukamy najlepszego uzbrojenia. Oczywiście tutaj wrażenia będą dość subiektywne. Najlepszego moim zdaniem pod styl gry, jakiego używam, jaki praktykuję. I pokrótce omówimy, czy coś się nadaje, coś się nie nadaje. I co się opłaca montować na naszych statkach. Także przejdźmy do rzeczy. No dobrze, na początek sobie musimy powiedzieć kilka rzeczy na temat broni. Po pierwsze, ilość broni możliwej do kupienia rośnie wraz z levelem. Jestem w tej chwili tam na 60. którymś levelu i to jest uzbrojenie, które mogę kupić. Gdzieś wyczytałem, że teoretycznie 60. level jest to level. Na którym dostępne jest wszelkie uzbrojenie. Nie wiem, ciężko mi to już na tą chwilę sprawdzić jeszcze. Czy coś więcej się pojawi, czy nie. Zobaczymy. W razie czego będą jakieś update. Y. Sprawa druga. Broń kupowałem w Atlantydzie. Także są tutaj tylko te rodzaje broni, które można dostać w Atlantydzie. Nie wiem też do końca, czy na innych lotniskach można dostać inną broń. Sprawa trzecia. Wybrałem tutaj swoje faworyty, aczkolwiek tym się nie sugerujcie, bo mam dość duży zapas mocy w statku i dość duży też udźwig statku, więc jest to kolejna rzecz, na którą powinniście zwrócić uwagę przy mm, wybieraniu uzbrojenia. O co mi chodzi? Wiadomo, że udźwig będzie spowalniał wasz statek, waszą mobilność będzie zmniejszał. Aczkolwiek tutaj są różnice dosyć małe, więc myślę, że da się to zniwelować jakimiś lepszymi silnikami. Inaczej sprawa ma się z energią. Na przykład tutaj maksymalna moc 4, czyli jeżeli macie 10 punktów energii dostępnych, zamontujecie tylko 2 działka plus 2 punkty wam zostaną. Tutaj jest maksymalna moc 3, czyli będziecie mogli zamontować 3 działka i jeden punkt wam zostanie. Także jest to kolejna rzecz, którą musicie rozważyć, nie rozwalić. Ja się skupiłem generalnie, jeśli chodzi o broń, na zasięgu, obrażeniach i szybkostrzelności. Są to trzy główne cechy, na które ja zwracałem uwagę. Nie patrząc na pozostałe, czyli na jej ciężar, na jej zużycie energii i to, ile tego będziemy mogli na statku zamontować. Oczywiście uzbrojenie dzieli się tak samo jak statki, w zależności od tego, jaki reaktor zamontujemy: A, B i C. Dodatkowo uzbrojenie dzieli się też na kilka jego rodzajów. Weźmy sobie, przejdźmy A. Po troszku sobie każdy z nich omówimy. Mamy broń balistyczną, czyli tak, standardowe pociski, które służą do uszkodzenia kadłuba, pancerza statku. Mamy lasery, które służą typowo pod uszkodzenia osłony. Mamy, będę to nawet nazywał wiązkami, bo generalnie Każdej tej broni występuje nazwa Wiązka, więc będę się trzymał tego. Wiązki, które są kompromisem między bronią balistyczną a laserami, to znaczy zadają obrażenia dosyć duże, zarówno kadłubowi, jak i osłonom. Tak na marginesie moje fa faworyty to są. Mamy tłumiki, które w zasadzie obrażeń nie zadają. Jak widzicie, uszkodzenie kadłuba, uszkodzenie osłony, jeden punkt. One zadają obrażenia pod systemom. Czyli jest to typowo broń pod, pod abordaż, pod unieruchomienie statku. Mamy też rakiety, które no, potrafią zadać potężne obrażenia. Niestety ich czas przeładowania, czas strzału jest tak duży. Że dla mnie po prostu przekreśla to sens ich używania. Nasz Frontier początkowo jest uzbrojony w broń balistyczną, w lasery plus rakiety. Wiadomo. Laser, żeby zbić tarczę. Broń balistyczna, żeby uszkodzić kadłub. Ewentualnie rakieta, żeby rasa dobrze dup dupnąć. Czy tam, tak jak w tym wypadku, widzę 6 strzałów, tak mają te rakiety. Problem z tym jest taki, że albo w trakcie walki będziemy przełączali energię między systemami, co jest wykonalne, oczywiście, że tak. Czyli najpierw pełna moc na lasery, żeby zbić tarczę, ewentualnie dodatkowo na rakiety, później pełna moc na działka, żeby uszkodzić sam statek, żeby zniszczyć jego kadłub. Ja tak naprawdę bardzo szybko przesiadłem się na wiązki, czy tam elektronowe, protonowe, jak tam zwał. Co mi to daje? Bardzo dużo. Przede wszystkim nie rozdzielam energii pomiędzy kilkoma systemami. Mogę, przypuśćmy, tak? Tutaj mamy dwa lasery. Przepraszam. Dwa lasery, maksymalna moc 3, to jest 6 punktów energii. Dwa działka, tak samo. Yy, maksymalna moc 3, 6 punktów energii. Czyli żeby Mieć dla tych dwóch broni maksymalne ustawienia potrzebujemy 12 punktów energii. Ja montuję, powiedzmy sobie, dwie mm, wiązki, maksymalna moc 3, czyli to jest 6 punktów energii. Tak naprawdę mógłbym zamontować te wiązki 4, i by mi zużywały tyle samo energii co laser razem z działkiem. Dlatego z rakiet zrezygnowałem w ogóle. Przesiadłem się tylko właśnie na wiązki dysruptora. Co do dławików, zależy nam, żeby jak najmniej uszkadzały kadłub. Bez sensu nie rozumiem tych dławików, które tam zadają uszkodzenie kadłuba 36. Dławik jest typowo po to, żeby jak już zbijemy, mamy namierzony cel. Jak zbijemy jego osłony, żeby przygrzmocić w silnik i unieruchomić statek, a nie żeby go zniszczyć, dlatego w dławiku wyjątkowo i mniejsze obrażenia kadłuba, czy osłony, tym lepiej. Osobiście dławiki też bym łączył z wiązkami, z tego względu, że się okaże, że mamy do czynienia z dwoma, czy trzema statkami i dwa statki musimy zniszczyć, więc wiązką sobie poradzimy. Samym laserem już może być ciężko, ponieważ tak jak osłony zbinam w miarę szybko, tak z będzie się męczył znowu bardzo długo. Dodatkową zaletą wiązek jest ich zasięg. Ja tutaj wybrałem akurat te z mniejszym zasięgiem, ale mocniejsze. Generalnie 3000 jednostek jest to bardzo dużo, tak czy siak, w porównaniu do laserów, które mają maksymalnie 1250 i działek, które mają, tak, tak samo jak lasery, 1250 jednostek zasięgu. Walimy praktycznie z trzykrotnie większej odległości, możemy zacząć ostrzał statku. No ale wszystko, jak już mówiłem, zależy od Was, jest to Wasz wybór, wybór Waszego stylu gry. Teraz tak, jeżeli chodzi o uzbrojenie statku klasy A, już przejdźmy konkretnie do uzbrajania. że tutaj wszystko sobie po kolei, żebyście mogli zobaczyć. Dziwne jest to, że nie zawsze jakby ta najnowsza, ta najsilniejsza, najnowsza, najdroższa, która się pojawi, jest najlepsza. Tutaj wybrałem działko automatyczne KE31A lub działko KE31. Czemu są wybrane dwa? Też zależy od tego, jak chcecie grać. Działko KE31 ma 27 punktów obrażeń kadłuba. Działko automatyczne ma tych obrażeń tylko 19. Także jeżeli chcecie oddawać bardziej precyzyjne, ale potężne strzały, wybieracie KE31. Jeżeli chcecie zasypywać wroga ołowiem, nie patrząc na to, czy przeleci obok, czy, czy dupnie w niego, wybieracie KE31A. <laughs> Często jest tak, że ta szybkostrzelność, którą mają działka automatyczne, z nawiązką rekompensuje obrażenia, jaką, jakie zadają zwykłe działka. Tych w ogóle zrezygnowałem ze względu na ich kiepski zasięg. 800 jednostek, tutaj mamy 1250, więc zaczniemy strzelać znacznie szybciej niż, niż z tych byśmy mogli, niż te by były efektywne. W laserach sytuacja ma się bardzo podobnie. Wybrałem te z największym zasięgiem. Pomimo, że mają ciut większe zużycie mocy, ponieważ mają zużycie mocy 4, pozostałe lasery mają 3. Ale tak jak w karabinach. Szybciej zaczniecie strzelać, szybciej zniszczycie, nie? I analogicznie też do karabinów. Pojedynczy i automatyczny. Automatyczny jest ciut słabszy, ale myślę, że tak samo jak właśnie w działkach balistycznych, w broni balistycznej, prędkością nadrobimy brak, pre brak precyzji w laserze automatycznym. Także jest tutaj 22 do 16, z czego. Tu prawie dwukrotnie szybciej strzelamy, więc te różnice się zacierają. Właśnie, jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem odnośnie uzbrojenia. A tak kompletnie jakby nie, nie z tym związana, a jednak dość dużo dająca. Jeżeli byśmy grali na normalnym uzbrojeniu, czyli broń balistyczna, broń laserowa, rakiety, to mamy 4, 8, 12 punktów yy, rank, które musimy wydać, żeby to ulepszyć na maksa. Używając wiązek, tak naprawdę ulepszamy tylko wiązki, więc 6 punktów yy, praktycznie na starcie zaoszczędzonych mamy. 6, 8, przepraszam. 8 punktów mamy zaoszczędzonych na start. Kompletnie nie leweluję broni balistycznej, nie leweluję laserów i nie leweluję rakiet, ponieważ nie używam ich i wiem, że ich używać nie będę. No dobrze, przejdźmy sobie właśnie do wiązek. Wybrałem tutaj wiązki o ciut mniejszym zasięgu niż te dostępne, ponieważ te mają zasięg 3,5 tysiąca, te mają zasięg 3000, tysiące, więc ta różnica jest... Odczuwalna jest to prawie cały zasięg broni balistycznej, ale myślę, że te 3000 jednostek jest to na tyle dużo, że spokojnie nam wystarczy. A różnica w obrażeniach jest odczuwalna: 18 do 21, ewentualnie 8 do 15. Przy tej samej szybkostrzelności. Jak widzicie tutaj uszkodzenia kadłuba, uszkodzenia osłony mamy te same wartości, więc nie musimy montować dodatkowego uzbrojenia. Dławiki. No o dławikach już mówiłem, ale skoro już omawiamy sobie po kolei, no to wspomnimy. W dławiku zależy nam, żeby nie zadawał obrażeń kadłuba. On ma na unieruchomić statek, nie zniszczyć, dlatego wybieramy Dławik, który zadaje jak najmniejsze obrażenia kadłuba. Tutaj mamy dość wysokie 48 obrażeń, pomimo że zasięg jest tylko 800, a ten ma 1000. To i tak dławikiem będziemy walczyć tylko w momencie, kiedy mamy namierzony cel, więc teoretycznie jest dość bliska. Dlatego mi tutaj te 800 jednostek zasięgu nie przeszkadza. A 18 obrażeń, punktów obrażeń jest dość sporą różnicą. No i rakiety, jeżeli ktoś koniecznie chce, na pewno plusem rakiet jest ich zasięg. 4000 jest naprawdę imponujące. Jedna z pierwszych rakiet tak naprawdę mają największe obrażenia. Nie wiem o co tu chodzi, dlaczego tak jest, ale tak jest. 86, więc znacznie więcej niż każda z broni, która występuje tutaj. Stacjonarnej, ale ich czas przeładowania jest tak duży, że jeżeli byście chcieli polegać na rakietach, to polegniecie. No i to by było z grubsza grupa uzbrojenia klasy A. Przejdźmy teraz do grupy B i tu się zaczyna robić ciekawie. W momencie, kiedy odblokujecie generator klasy B, będziecie musieli zdecydować, czy zrobić ze swojego statku fortecę. Latającą fortecę, czy też będziecie chcieli przejmować statki? Dlaczego? Ponieważ w uzbrojeniu klasy B dochodzą nam już wieżyczki. I tutaj dementuję: wieżyczki do działania nie potrzebują specjalizacji. Nie musimy wydawać punktów frank, żeby działały. Jeżeli zrobimy to i wydamy te punkty, one będą, wiadomo, działały lepiej, będą sprawniejsze, ale nie jest to konieczne. Teraz tak, my wieżyczek sobie omówimy je, ponieważ no fajnie było, my wieżyczek nie obsługujemy. Wieżyczki działają automatycznie, prowadzą praktycznie ogień ciągły, kiedy tylko statek jest w zasięgu. Co ważne, nie musimy mieć tego statku namierzonego, one i tak ciągle będą strzelać. Także jeżeli ktoś myśli o tym, żeby przeprowadzić abordaż, przejąć wrogi statek w kosmosie, albo niech nie montuje wieżyczek, albo niech pamięta o tym, żeby zdjąć im energię, je wyłączyć, bo one będą strzelać celutki czas. No i tak samo jak w podstawowych wersjach mamy wieżyczkę balistyczną, wieżyczki laserowe, no i wieżyczki wiązkowe, tak? Weźmy. Pozostajmy przy tej nazwie już, żeby nie mieszać. Wieżyczki w moim wypadku na takim statku pancerniku jest to must have. Możecie zamontować dwie wieżyczki z przodu, dwie wieżyczki z tyłu. One praktycznie cały czas będą strzeliwać statki, które są w zasięgu. Wieżyczki strzelają do statku, który znajduje się najbliżej. Także może być tak, że wy lecicie za jednym Tłuczecie go, a wieżyczki będą strzelać do statku, który będzie obok was przelatywał, czy was śledził i siedział wam na ogonie. Dlatego jest to uważam, że naprawdę fajna sprawa. Do momentu, dopóki nie chcemy przeprowadzić abordażu, cała reszta tak naprawdę bez zmian. Także pokrótce moje typy. Działka oczywiście ze względu na zasięg, te już mają wszystkie po 800. Wybrałem KE49 i KE49A. W zależności od tego, jak już mówiłem, czy wolicie działka szybko strzelające, czy te wolniej, ale celniej. Co do laserów, zasięg 1250 i wybrałem UV Torch 250 i UV Torch P250. Jeśli zaś chodzi o wiązki neutronowe, poszedłem wyjątkowo w zasięg. Jeśli o nie chodzi, obrażenia 30, ewentualnie 19 na wersji automatycznej. Tutaj nie ma tak dużych różnic w obrażeniach. 29, 19, 30, 19, nawet są lepsze. Także wiązka helionowa, Disruptor. 3330 i automatyczna wiązka halionowa Destructor 3330A. Jeśli chodzi o dławiki, dławik spokojnie byście mogli mieć ten pierwszy, obrażenia 48, zasięg 800. Jak widzicie, dławiki klasy B. Mają generalnie nawet mniejsze obrażenia niż dławik klasy A, więc nie ma sensu montować B klasy. Tu jakieś podejrzewam się albo niedopatrzenie się wkradło, albo nie wiem co, ale tłumik 01750 jest lepszy niż tłumiki klasy B. Rakiety klasa B. Tutaj dużego wyboru nie ma, ponieważ mam tylko dwa. Zasięg 3750, obrażenia 94,5. Też nie ma co tutaj kombinować, wybierać. Jeżeli chodzi o wieżyczki, nie widzę sensu montowania innych wieżyczek jak wiązkowe, ale jeżeli ktoś koniecznie chce. Wieżyczka Mauler 106T, uszkodzenie kadłuba 17, osłona 5. Tutaj mamy KE42. Fakt faktem jest to uszkodzenie kadłuba znacznie większe, 45 i 14 osłony. Ale jeśli chodzi o wieżyczki, raczej preferuję automatyczne, żeby ich szybkostrzelność była jak największa, ponieważ one sypią na ślepo ogniem, więc im większa szybkostrzelność, tym dla wieżyczki lepiej. Tak samo jeśli chodzi o wieżyczkę laserową. Scorch P60 MW, mm, uszkodzenia osłony 18, faktem tu mamy mocniejsze 25 i 32, ale ze znacznie mniejszą szybkostrzelnością. O połowę wolniej strzelają, więc przy wieżyczkach, którymi kieruje. Automatyczna inteligencja. Myślę, że prędkość prowadzenia tego ognia jest jak najbardziej wskazana. No i tutaj, automatyczna wieżyczka neutronowa 16-16, zwykła wieżyczka 29-29, prędkość 2,5, tutaj prędkość 5, czyli tak naprawdę dwukrotnie wyższa prędkość strzału. Jeżeli założymy, że wszystkie te przyciski, by pociski trafiały, to tutaj mamy uszkodzenia 32, więc wyższe nawet niż w wieżycce tej strzelającej pojedynczej. No i to było na tyle, jeśli chodzi o typy w B. Tutaj ten tłumik usunę. No i klasa C. Standardowo uzbrojenie balistyczne, działko gaussa, zwykłe, tak lub automatyczne. Uszkodzenie kadłuba 37 do 62, ale zwróćcie uwagę tutaj na szybkostrzelność. Tutaj mamy 1,5, tutaj 4, czyli. Ponad dwa razy, większe, dwa razy większą szybkostrzelność ma niż to działko pojedyncze. 37 to daje nam 74. Około 80 uszkodzeń, jakie możemy zrobić w czasie, gdy to zada 62. Przy laserach yy, poszedłem... 46, 47, 24. 20. Laser impulsowy SX Blaze P2 Gigawaty. Albo zwykły ten, wolniej strzelający. I tak samo 1,5 tutaj 4, czyli 24. Też znacznie więcej zadamy obrażeń laserem automatycznym niż zwykłym. Jeśli chodzi o wiązki. Ponownie, wybrałem te o cud mniejszym zasięgu, nie 3500 tylko 3000, 4119, ta ma 38 i 17, ale większe obrażenia. Czyli Alfa PB300, ewentualnie Alfa PB0300. Tłumiki. Szczerze, spokojnie możecie pozostać przy zerowniku 17.50. Jest on klasy A, maksymalna moc 3. Tutaj mamy klasę C, maksymalna moc też 3, obrażenia 58. No jest to 10 punktów więcej niż klasa A. Ale jeżeli krucho Was kasą, pozostańcie przy A, bym nie wymieniał na C. Nie ma. Aż tak dużego parcia, tak dużej różnicy. Rakiety tutaj wybrałem Atlatl 280c. Mają no największy potencjał obrażeń ze wszystkich rakiet. Co prawda, mają tylko 4 rakiety, po tym będą się bardzo długo przeładowywać. No, ale prawie 280 punktów obrażeń, więc jest to dupnięcie naprawdę porządne. No i wieżyczki. Tutaj dużego wyboru nie mamy, ponieważ hmm, jeśli chodzi o balistyczną wieżyczkę, i mamy tylko jedną. Jeśli chodzi o wieżyczki laserowe, tak jak poprzednio, poszedłem w tą, która ma większą szybkostrzelność. No, i nasza broń wiązkowa, tak? Jak jak tu się przyjęło? 22-22, 19-19, więc szybkostrzelność ta sama. Służycie mocy to samo. Więc bierzemy po prostu to, co ma, co zadaje więcej obrażeń. No i to z grubsza by było na tyle, jeśli chodzi o broń, o uzbrojenie statku. Są to moje typy, jak już mówiłem, można, nawet należałoby wybrać uzbrojenie pod swój styl gry, ale zasada jest prosta. Jeżeli chcecie broń balistyczną, musicie mieć do tego lasery. Czyli automatycznie zużywa wam to dwa razy tyle mocy, co broń wiązkowa. Jeżeli chcecie przeprowadzać abordaże statków, Raczej zrezygnujcie z wieżyczek, bo będziecie musieli pamiętać o ich wyłączeniu. W innym wypadku będą prowadzić ciągle ogień i zniszczą statek, który będziecie chcieli abordażować. A zamiast tego, zamontujcie tłumiki. W zupełności klasa A, zerownik 1750. Ewentualnie, jeżeli was stać i macie już generator klasy C, fulminator 8000. Teraz kwestia tego, ile wieżyczek. Wieżyczki zazwyczaj montuję 4 do 5. Zależy, jak mi tam właśnie pozwoli na to generator i ile mam dostępnej mocy. Dwie wieżyczki zawsze na rufie statku z tyłu, żeby osłaniały mi tyłek. Dwie lub trzy wieżyczki na przodzie, które prowadzą ogień w to, w co ja strzelam. Dodatkowo dwie do czterech wiązek mam zamontowane automatycznych, którymi ostrzeliwuję to, co mam przed dziobem. Jak już wspominałem, z rakiet nie korzystam w ogóle. Z tłumików nie korzystam w ogóle, raczej nie przeprowadzam abordaży, aczkolwiek myślę, żeby zacząć, więc nie będę przerabiał swojego statku Fortecy, po prostu przerobię drugi statek, najprawdopodobniej... Yy, Razorlifa, którego zdobyłem, i będzie on miał wtedy Wiązki żeby w razie czego móc się obronić, jeżeli będzie jakaś większa jadka, plus właśnie tłumiki. Wt wtedy już zrezygnuję z wieżyczek, żeby mi nie utrudniały działania. I to chyba tyle, jeśli chodzi o samą broń, o samo wyposażenie. Nie wiem, dlaczego nie jest na takim zbliżeniu. Jak widzicie tutaj dwie wieżyczki z przodu. Dwa dwie wiązki też na przód. Nie wiem czy z dołu coś montowałem. A, przepraszam, cztery wiązki z przodu. Niekierowane plus dwie wieżyczki z przodu i dwie wieżyczki do osłaniania tyłka. Tak mniej więcej wygląda mój Dragon Fire na chwilę obecną, bez jakiegoś tam mm, specjalnego przerabiania. W sumie zmieniłem w nim tylko uzbrojenie, wymieniłem mm, generatory, ale to przez ulepszenie. No i dodałem silniki, żeby ta manewrowość nie była taka biedna. Także w sumie prawie że nieprzerobiony Dragon Fire, a naprawdę w niejednej podobrachunkowej sytuacji w czasie walki zachowywał się jak forteca. Wyjdźmy sobie z tego, no i tak jak wspominałem, jest to uzbrojenie, które jest do dostępne w Atlantydzie. Nie wiem, czy inne korporacje nie będą miały tego uzbrojenia innego. Y możecie sprawdzić, ale same założenia, no, macie omówione, będziecie wiedzieli, jak wybrać. Dodatkowo im wyższy level będziecie mieli, tego uzbrojenia będzie się pojawiało więcej, przynajmniej do 60 levelu, bo gdzieś właśnie wy, wyczytałem, że 60 level jest taki level, na którym mamy te wszystkie komponenty już dostępne, już nic kolejnego się nam nie będzie odblokowywać. No by, bo faktycznie tego sporo było. Co? I z mojej strony to by było na tyle. Dzięki śliczne za oglądanie. Mam nadzieję, że pomogłem w wyborze uzbrojenia. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.